Cześć kochani, wideo, relacja, więc jak pewnie się domyślacie, kolejna paczka. Kredki, karandasz, o których mówiłem już wielokrotnie. W tle mamy Milesa Davisa, dzisiaj trochę go ściszymy. Przyszła kolejna paczka. Mam bardzo dużą ilość pracy, więc kredki schodzą bardzo szybko. Trochę zakatarzony, więc tak będę przez nos, no ale trudno. Jak już wielokrotnie mówiłem, kredki karandasz są według mnie najlepszymi kredkami, jakie są w ogóle na rynku, na świecie. One są również najdroższe. No niestety tak często bywa, że jakość łączy się z ceną. W tym przypadku jest tak absolutnie. Kredki są również, te które ja używam, czyli Illuminance, są kredkami miękkimi. Kredki miękkie mają to do siebie, że że szybko znikają. Ja pracuję również na bardzo wysokim poziomie szczegółu rysunków, więc bardzo często je ostrzę. Dlatego mam tą wspaniałą karandaszową ostrzułkę. Model z 1933 roku. Żeliwna, bardzo solidna, fantastyczna rzecz, która precyzyjnie bardzo mi ostrzy. No i tak jak prosiłem, dostałem kredki prawdopodobnie czarne głównie, no bo tych używam najczęściej do rysunków, ale jest też przepiękny kobaltowy niebieski 660. Jest to bardzo szlachetny kolor. Ja w tej chwili go bardzo dużo używam przy tych rysunkach związanych z Ukrainą. No bo idealnie pasuje jako jeden z elementów kolorystycznych do tych portretów. Przepiękny kolor, bardzo szlachetny, kobaltowy niebieski. Tym razem również mam pełen zestaw, taki podstawowy, 40 kolorów karandaszowych, który sobie pozwolę otworzyć. Bardzo proponuję Wam szukać tych kredek i próbować ich. Według katalogu jest kolorów łącznie 500. Tu mamy taki katalog, który pokazuje o tym, jaka jest różnorodność tych kolorów. Naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. To nie jest żółty, niebieski, czerwony, czarny i tak dalej. Koniec. Jest mnóstwo odcieni, nasyceń, pigmentacji, etc., etc. To jest firma, która robi kredki naprawdę od bardzo długiego czasu i zdają się na tej kwestii. No i jest przepięknie przygotowany, fantastyczny zestaw kolorów kredek karandaszowych. Wszystkie będę używał. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.